krásný den. Vítám tě jako jednu z našich polských hostů, ženu, které si vážím a která nám přiváží divadlo. Jaký teatr tady mohli vidět nebo budou moct vidět návštěvníci festivalu Dobromysl, příběh obyčejného štěstí? Jakou hru jste přivezli? Co budete hrát? Teatr Štuk, dzień dobry, krásny dzień, dobrze powiedziałam. Przywozimy wam sztukę obyczajową, złożoną z kilku etiud, dotykającą problemu kobiecości, tego jak należy się odnaleźć w dzisiejszym świecie, jak można sobie radzić z emocjami na różny sposób, czasami absurdalny, bardzo nas ciągnie w kierunku absurdu, więc mam nadzieję, że to, co zaprezentujemy, nie będzie jednoznaczne, będzie budziło różne skojarzenia w zależności od nastawienia widzów, bo na to liczymy, że widzowie się otworzą na to, co pokażemy, ponieważ to jest performance, czyli to jest jedyna niepowtarzalna rzecz. Wymyśliliśmy to na podstawie fotoplastikonu, czyli zadaniem widzów będzie nas podglądać. Nie wiem, na ile udało nam się stworzyć w przestrzeni szatni, którą sobie wybraliśmy do spektaklu, ale chcemy, żeby w widzu sprowokować ciekawość, żeby nie pozostawiać go biernym. O, aktorzy sobie zagrają, tylko żeby widz podglądał i zaczął kojarzyć pewne sytuacje, sam sobie układać w głowie. Więc z jednej strony mu troszkę utrudniamy tę całą sytuację, prowokując go do tego, a z drugiej strony liczymy na wspólną zabawę i taką wymianę energii, bo mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś interakcji z publicznością. Rozumiesz? Rozumiem, krásný záměr. Ty seš aktor, umělkyně, vy žijete víc srdcem. Jak vnímáš naši snahu udělat festival Dobromysl, příběhy obyčejného štěstí? Sam pomysł Dobromysl, wiesz co, powoduje we mnie uśmiech. Wiesz, że jest coś takiego tak dobrego, Dobromyśl. W ogóle sama nazwa przypomniała mi, że ja mam też jakieś swoje dobre myśli, którymi chcę się podzielić, że jest to coś tak naturalnego, co mamy w sobie, a zapominamy o tym, bo sytuacja nam każe walczyć o coś, zmagać się, nie wiem, być czasami niemiłym, a tu jest Dobromyśl. Po prostu. Jest to tak, tak proste, jednocześnie trudne. Wiesz, więc, ale tak jak mówisz, trzeba się kierować sercem. Sercem otwierać się na ludzi, patrzeć, właśnie podglądać, trochę tak podejść do drugiego człowieka trochę jak do dziecka, wiesz, po przyjacielsku i poszukać tej dobrej myśli. Dobra myśl jest we mnie, dobra myśl jest w tobie, w panu też. Jest, po prostu. Także podoba mi się ten pomysł, podoba mi się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.